do miasteczka Dżemila przyjeżdża się po to, żeby zobaczyć stanowisko archeologiczne z czasów rzymskich. Tu właśnie wejście. A miasteczko znajduje się w górach, w dolinie. 150 km od poprzednio oglądanego miasta. Ogląda się tutaj ruinki dookoła, a później muzeum. Albo odwrotnie, jak wolisz. To dawne miasto rzymskie. Powstało w IV-IV wieku przed naszą erą. A to jak sądzisz, co to jest? No, toaleta. Ten rejon z toaletą to dawna łaźnia. Tuż obok znajdowały się sklepiki, a potem dalej już po prostu domostwa. No i jakby to było, gdyby w rzymskim mieście nie było teatru? Jest tutaj także, nawiasem mówiąc, całkiem nieźle zachowany. Warto powiedzieć, jak długo to miasto tutaj funkcjonowało. Otóż skończyło się przed okresem chrześcijańskim, czyli około 4 wieków. When the French take over Algeria, one general, he has a project. Z prawej świątyni, a z lewej you want to take this Caracalla? Wait. Łuki. To Paris. To nazywane Paris. Tu Caracalla. Kolumny kiedyś sięgały tam znacznie głębiej. W tamtą stronę zainteresowany turysta znajdzie także forum, market i sporo pomniejszych ruinek. A tutaj kawałek dachu. Tutaj fontanna publiczna dla ludzi oraz zwierząt. Tutaj termy publiczne, czyli łaźnia. Oglądanym wcześniej muzeum widziałem jeden taki duży obrazek, a tutaj jest ich pełno, naokoło na ścianach. Wszystkie pochodzą z tego miasta.